Siemanko YouTube, ja jestem Zenek, to jest Might and Magic Duel of Champions. A filmik nosi tytuł Experiment Fail. Jak dlaczego Experiment Fail? Już wam tłumaczę dlaczego Experiment Fail. Postanowiłem wybrać najgorsze karty jakie tylko posiadam z posiadanych i po prostu stworzyć z nich talię. Zagram Inferno, jak się filmik spodoba, to może stworzę następnego bohatera. Na razie wybrałem do tego eksperymentu Granta. Z wydarzeń nic specjalnego, jakieś tam kurcze wydarzenia porzucałem, nie chciałbym się zbytnio mordować nad ustalaniem wydarzeń, ale ze stworów, czyli musiałem wybrać jak najbardziej badziewne stwory, jakie są tylko dostępne w grze, czy ewentualnie z kart, które posiadam. No i tak, wybrałem trzy ważki, które posiadam, jako jeden pierwszy badziew, następnie czterech łowców z PAO, następnie czterech najemnych zbirów, następnie trzech wędrownych bardów, następnie trzy szare wilki, następnie cztery czarne sępy, dalej cztery dzikie gryfy, dalej czterech morskich elfów łuczników, dwa mniejsze żywiołaki wody, cztery pomniejsze żywiołaki powietrza i dwóch strażników pustki. Jezus Maria, to jest po prostu mega fail, totalia. Do tego dałem zaklęcia jakieś normalnie, dałem po prostu teleport razy cztery, chociaż nie, wywalę teleport. Dwa i dodam sobie może fireballa. Dwa fireballa dodam, żeby było wesoło. Łutów szczęścia gram, cztery łuty szczęścia, cztery ołtarze zniszczenia z łutów szczęścia. 10 zaklęć, tak jak widać. No i stwory, tak jak już pokazywałem. Największe fejle i największe badziewie, jakie są tylko dostępne w tej grze. No dobra, to zobaczę co z tego wyjdzie. Tak, zapisać. No dobra. A nie ty, Manu. Tu jest mega talia po prostu. Już to widzę, Jezus Maria. Masakra po prostu jakaś. Dobra, co by tu brało? Jezu, dwa czary, trzy czary? Nie, nie chcę za dużo czarów. O! To jest po prostu to. Pao, wilk, sęp, łucznik, łucznik i pomniejszy żywiołak. Okej, okay, mam nawet kurna ważkę. Dobra, co ja mogę zrobić? Postawię łowcę z PAO czy szarego wilka? Czy może sępa? Postawię sępa. Dobra. Zakończę tu. Jezus Maria. Już widzę tą masakrę po prostu. Co tu będzie za gra genialna? Do widzenia sępie. No okej, okay, no. Gościu nie wie co go czeka po prostu, za chwilę mu taki kurczę młyn zrobię, że gościu nie będzie wiedział co się dzieje w ogóle tymi mega jednostkami. Dobra, pytanie, co by tu postawić? Chyba dodam sobie powera i postawię łucznika. Oczywiście będę starał się grać jak najlepiej, tylko potrafię tymi kartami, zobaczymy co wyjdzie. Nie będę robił jakiś tam podpadziochy w stylu, że będę przegrywał specjalnie mecze czy coś takiego. Po prostu będę starał się grać jak najlepiej tą zajebistą talię. No, gościu w magię idzie. O nie. O nie. Jezus Maria, kiepsko. Dobra. Co dalej mogę zrobić? Postawię sępa. Postawię pał. Dobra, zakończę turę. Aha, jeszcze mogę zwiększyć sobie coś. To zwiększę sobie magię. Dobra, mam dwie kurcze karty na stole. On ma jednego barda, który nic nie jest w stanie mi zrobić. Jak to wygrał, to normalnie będę kwiczał ze śmiechu. O, cyklop hałaburda się zaczyna. No i co on zrobi? Zada mi obrażenia za 4, a ja mu zadam tymi dwoma za 3. Proszę bardzo, pierwsze obrażenia tą megatalią. Dobra, no i co teraz mogę wymyślić? Za 5. Co ja mogę postawić za 5? Żywiołaka tego postawię. Postawię łucznika. Postawię barda? Nie, postawię szarego wilka. No. Właśnie. No i dodam sobie kurna magii. Może dostanę fireballa jakiegoś albo coś. Coś zmontuję z tego. Dobra. Jak to takimi kartami grać, Jezus Maria? No. Trzeba coś kombinować. Idzie w magię.
twardy zawodnik. O kurde. Dobra, gościu zabije mnie samym odwetem. Te jednostki, nie, to składa je po prostu jak domek z kart się złożył. Dobra, no nie, no jakiś fireball by się przydał. A nie, zaraz to ten będzie miał. Ten ma niewrażliwość do odwetu, no to taka lepsza. Lepsza umiejętność. Dobra, Mario, jeszcze wbiłem jakiś damage, nie wierzę po prostu. Dobra, to. Cóż ja mogę postawić? Barda? Postawię ważkę. Postawię ważkę. Postawię. Pomniejszy żywiołak i postawię. Sępa. Albo nie, postawię tego typa, żeby zablokować cyklop. Dobra. No nie teraz, Jezus Maria, jakieś powiadomienia, Chryste. Cóż ja mogę zrobić? Dobra, zakończyć turę. Nie no, mega rozkmina po prostu. Mega rozkmina. Gość jest w szoku, jak widać. Nie wie co ma zrobić. O, cztery, zaraz sobie grzmotnie jakiegoś fireballa. O Jezus Maria, masakra. No i tak to się kończy. Zero jednostek na polu bitwy. Zajebiście. O, konkretna karta. Dobra. To postawię tego typa. Przeżyję normalnie jego atak, to jest niesamowite. Tego postawię typa i dobiorę sobie kartę. No dobra, zakończę turę. Centaur czarnej czaszki, konkretnie. Która to tura? Siódma tura, tak? Dobrze liczę? Czy szósta tura, bo w sumie jeden surowiec jest ten. Ciekawe, jak długo przeżyje. Ile można przeżyć ty tur grając tylko kartami neutralnymi, to jest pytanie. Dobra. To jest 6, 7. No dobra, to postawię tak. Tak. O, szkurna, teraz to zaszaleje. Mogę wybrać sobie coś, wybiorę sobie fireballa. Nie mogę unikalny atak, nie mam żadnej unikalnej karty. No nie, genialne. Okej. Dobra, dobiorę sobie kurna to. No i dobra, jeszcze wbiję jakiś damage. Dobra, no to już będzie chyba GG w tym momencie. No, gościu ma ciężką rozkminę, nie wie co ma w ogóle zrobić. No nie, no panie, fireball na mnie. Przeżył normalnie typek, no. Za szybko się ucieszyłem, że przeżył. No ale jeszcze mnie nie dobije w tej turze. Super. Może zabiję mu jednostkę jakąś. Zabiję, barda. Zajebiście. Proszę, to. To. Postawię tego typa. Postawię tego typa. Dobiorę kartę. No i jeszcze zablokuję mu to. Jeszcze przeżyję do turę więcej. Genialnie. No dobra, to GG. Ile tur? 8 tur przeżyłem, no genialnie. Naprawdę jestem dumny z siebie. 500 golda, 600 golda dostałem, zajebiście. No dobra, to zagram jeszcze jeden meczek. Ja mogę wybrać. Czy ja to chcę? Nie, nie chcę tego. Jest dużo fireballi. Znowu dostałem to samo. Dobra, to dobiorę sobie kartę. O kurczę, Nergal 500, 1500 elo. Dobra.
czego nie chcę używać, postawię sobie zbira najemnego. A co? Kozak kurna konkretny. Aha. Grubo, panie. Tutaj zaraz moje sępy kurna cię dopadną, to gryfy, nie sępy, to nic z ciebie nie zostanie po prostu. Dobra, czy ja chcę pało postawić? Nie, to będzie bez sensu. Zabiję tego typu. Do widzenia. Uch, udało mi się. Co on tworzy? Licznik mi zapodał. Nie, no zapomniałem, że to Nergal, Jezus Maria. Boże. No dobra, co ja mogę zrobić teraz? Za 4? No, sorry, jestem trochę przeziębiony. No dobra, to postawię. Postawię to. Magicznego żywiołaka. Z magicznej doski? Tak, magiczny tak z powietrza, dobra. Tym nie zaatakuje, to przynajmniej ruszę tyłek tutaj nim, żeby zrobić z niego mięso armatnie. No dobra. Tutaj typek zgona zaliczy. No i dobra, co ja mogę postawić teraz? To jest pytanie. Za 2 postawię pał. I za 3 postawię sępa. Gryfa. Tym normalnie wcisnę pierwszy damage. Genialnie. Po prostu genialnie. Dobra, zakończę turę. Co za mięso armatnie, Jezus Maria. Co ty za karty, gościu, podstawisz? No, to moje neutralne karty, myślisz, że coś to nimi, jesteś w stanie nimi zrobić? Jezus Maria. Popatrz, co tu się dzieje teraz. Takie coś. Co dalej? Takie coś. I po prostu takie coś. I jesteś normalnie... Już nie powiem gdzie. Jaki tydzień najemników, chłopie, daj se spokój z jakimś tygodniem najemników, po co ci to? No co, on chce wygrać tą grę, no niech on nie przesadza. Nie, no wygrał. Dobra. Nie, 320 doświadczenia i 392 golda, no zajebiście. No dobra, to były takie dwie szybkie gierki, jaki, jakby to nazwać. Fail race po prostu, czyli jak grać najgorszą talią na świecie, czyli jednostkami neutralnymi plus kilka czarów i kilka łudów szczęścia. Gołem Infernem, Garantem, czyli bohaterem, którego wybrałem na samym początku gry. No okej, okay, jak wam się spodobało, to mogę jeszcze ewentualnie jakieś filmiki z tego zamieścić, ale nie wiem, czy będzie to miało jakiś sens. Poza tym nie chcę mi się zbytnio tracić, ale później znowu nie chcę mi się mordować z tym 1000. Zresztą tam nabicie 1000 to jest pryszcz, ale po prostu już jak jestem na tym 1000, to już nie chcę mi się schodzić, chyba że znowu wymyślę jakiś Elo Race czy coś w tym stylu. Może Elo Race z neutralnymi jednostkami. Ciekaw, jak długo bym zadziałał i jak daleko bym zaszedł. No okej, okay, to był tak zwany fail race, czy ewentualnie granie najgorszą talią na świecie. Na razie.